Sierpień 1874 roku. Na tę oto plażę został wyciągnięty wieloryb, który został zastrzelony przez niemieckich marynarzy. Tego wielkiego ssaka wyciągało 40 rybaków przy pomocy 16 koni. Wieloryb miał ponoć 14 metrów długości i 2 metry szerokości. Gdzie jestem? W dzielnicy Gdańska, która ma moc potencjału w sobie. A ten moim zdaniem jest regularnie marnowany. Gdańsk Stogi, moje miejsce na ziemi. Dzień dobry wieczór. Ja jestem Kamil, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Wreszcie nad morzem. Czemu na początku wspominam tego wieloryba? Metafora taka, taki jaja. Ano tak, skojarzył mi się z naszą dzielnicą. Pomimo, że wspaniała, to jednak niechciana. Stogi, moja mała ojczyzna. W sumie od tego filmu powinienem zacząć moją hobbystyczną działalność na YouTubie. Zatem poprzednie filmy uznajmy za prolog. No dobrze. Wyspa Portowa, gdzie oprócz Stogów znajduje się Przeróbka, Krakowiec oraz Górki Zachodnie, ma wbrew pozorom historię ciekawszą niż by się mogło wydawać. Żadnemu możnowładcy na tym miejscu nigdy za bardzo nie zależało, a swoje dni chwały Stogi zaliczyły mniej więcej do czasów wybuchu II wojny światowej. Do 1945 roku Stogi nazywały się Hajwudy, chociaż według Andrzeja Janusza Tisa pierwotna nazwa mogła brzmieć Kopce. Była oczywiście jeszcze nazwa Sianki, ale to nazwa potoczna. W grudniu 1946 roku Stogi stały się oficjalną nazwą. Co ciekawe jednak, do 1840 roku Wyspa Portowa nie była wyspą. To właśnie wtedy powstał zator na Wiśle, a na wysokości wsi Górki woda z rzeki przebiła się przez ląd w kierunku morza, dzieląc wioskę na część zachodnią i wschodnią. Od tego też momentu ten fragment Wisły nazywa się Śmiałą. Co ciekawe, nazwę tę wymyślił Wincenty Pol po rozmowie z rybakiem opisującym powyższą historię. I bardzo żałuję, że nie zachowały się żadne materiały wideo z tego okresu. Czyż nie byłoby pięknie zobaczyć, jak to król Zygmunt August jeździ po naszym stogowskim lesie i nagrywa swojego vloga? Towarzyszą temu przy okazji szerokie ujęcia z drona? Lub też nagrania z GoPro podczas karczemnych awantur w domu zajezdnym o nazwie Duczkę? No niestety, kamer w tym czasie nie było, a i zdjęć z okresu XIX i XX wieku na terenie Hojbud nie powstało zbyt wiele. I zanim że przejdę do najciekawszego, czyli wizualnej eksplozji wsi Hojbudy, sponsorowanej oczywiście niemieckimi markami, pozwól pierw, że pobłądzimy w odmętach średniowiecza. To tam należy upatrywać powstania naszej osady. Hojbudy oznaczają łąkowe czy też sienne gospodarstwo i miejsce przechowania zapasów siana. Tereny Hojbud były rozległymi łąkami i należały początkowo do gdańskiego domu zakonnego. Pierwszym opisanym budynkiem była wcześniej wspomniana karczma Duczkę i była ona ujęta w rejestrach czynszów krzyżackich. Pierwsza zaś wzmianka na temat stogów ma miejsce w dokumencie pochodzącym z XVI wieku, w którym król Zygmunt August potwierdza przywileje Sewrina Moldenhauera w postaci sprawowanego przez niego urzędu sołtysa w naszej osadzie. Świadczy to o długim istnieniu urzędu sołtysa na stogach, a także o samej miejscowości. I stąd też wiadomo, że nazwa ta powstała za czasów zakonu krzyżackiego. Specjalny przywilej miała również gospoda, w której sołtys mógł samodzielnie wymierzać sprawiedliwość w miejscowości. A to zaświadczy, że stogi miały uprzywilejowane miejsce pomiędzy osadami rybackimi. Zagroda sołtysa stała prawdopodobnie w miejscu, gdzie obecnie stoi supermarket niedaleko pustego stawu. Poza tym w tym czasie na stogach nie działo się zbyt wiele. Jeśli masz ten zaszczyt i twoi przodkowie z XIII wieku właśnie tutaj mieszkali, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że byli albo rybakami, lub zajmowali się myślistwem. Sianki były wtedy wsią rybacką, a domy mieszkańców głównie znajdowały się nad Wisłą. Obecnie z rybołówstwem bardziej kojarzą się Górki Zachodnie, gdyż na stogach uprawiane jest jedynie rybołówstwo indywidualne o charakterze rekreacyjnym.
I taka mała dygresja. Jeśli chcesz kupić dobrą, świeżą rybę, to idealnym miejscem jest ulica Płońska 30. Ale to już nie Stogi. Hojbudy długo nie były uznawane za część Gdańska. W 1577 roku na przykład miało miejsce oblężenie Gdańska przez Stefana Batorego. Wtedy nasze miasto było niezależne od Rzeczypospolitej i walczyło o swoje interesy. Batory poniósł sromotną klęskę, a po wygranej Stogi, jak i klasztor w Oliwie zostały splądrowane przez gdańszczan. Dzięki. I czasami odnoszę wrażenie, że to się dzieje po dziś dzień. Na terenie naszej osady doszło również do walk wojsk napoleońskich z oddziałami pruskimi, po których zostało utworzone wolne miasto Gdańsk. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Historia Stogów mocno związana jest z bursztynem, zaś dzikich plaż u nas kiedyś było dostatek i to pewnie o nich śpiewała pani Santor. Co ja tu znalazłem? Nieźle. I gdy wieki temu jednym ze źródeł utrzymania mieszkańców Stogów były ryby, to i również bursztyn z każdym wiekiem odgrywał coraz większą rolę. Obecnie, kiedy przemysł rybny na Stogach przestał już istnieć, tak bursztyn nie dał o sobie zapomnieć. Kiedyś jego wydobywaniem zajmowali się dzierżawcy, którzy uzyskali zgodę rady na tę pracę. Przez setki lat był zbierany na plażach, ale większą ilość można było zdobyć poprzez wykopywanie go. I o ile kiedyś do jego wydobycia używano wiader i łopat, tak dziś bez specjalistycznego sprzętu nie podchodź. Ja zaś na full legalu znalazłem takie oto cudo. W XVI wieku zbieraniem bursztynu zajmowali się rzemieślnicy zrzeszeni w cechu bursztyniarzy. Kroniki podają, iż dla dzierżawców najbardziej udany był rok 1870. Pod koniec XIX wieku bursztyn wydobywała wiedeńska spółka braci Spiller. Z reguły zyskiem dzielili się oni z robotnikami po połowie. Na Kruszec był wielki zbyt. Na miejsce jego pozyskiwania przybywali kupcy i transakcji dokonywano natychmiast. Niektórzy mieszkańcy Stogów, jak również Krakowca, dzięki tej pracy stali się zamożnymi ludźmi. I tak jak było kiedyś, tak jest i obecnie. O historii bursztynu na Stogach można byłoby pewnie napisać niejedną książkę i nakręcić niejeden reportaż, który wspólnie mógłby poprowadzić na przykład Wołoszański wraz z Fajbusiewiczem. I zanim przejdę dalej, jeśli jesteś stożaninem lub stożanką, jeśli mieszkasz na Stogach lub w Gdańsku, może chcesz tu zamieszkać albo tu mieszkałeś, nie krępuj się, po prostu polub ten film i subskrybuj ten kanał. Wielkie dzięki. I tu kilka słów o panu, który nazywał się Sogn Bjogn, żyjący w latach 1777-1846. Był to obywatel Gdańska, a z pochodzenia Duńczyk. Pod koniec XVIII wieku jako miejski inspektor budowlany z sukcesem odbył walkę na terenie wyspy portowej z wydmami wchodzącymi w głąb lądu. Bjogn zasłynął również ze swojej działalności na samych Stogach. Po zakończeniu prac związanych z umacnianiem wydm osuszył on grząskie tereny wokół pustego stawu, urządzając nad jego brzegiem ogród botaniczny. Zgromadził tu bogate zbiory botaniczne, zoologiczne i etnograficzne. Jego ogród przyciągał na Stogi rzesze turystów i zapoczątkował turystyczny rozwój wsi przypadający na cały wiek XIX. Rybacka osada w szybkim tempie zaczęła przekształcać się w nadmorskie letnisko. W 1819 roku na zachodnim brzegu pustego stawu powstaje z inicjatywy Bjogna założenie kuracyjne. Tam została ulokowana przystań dla łodzi. W 1846 roku majątek Bjogna przeszedł na własność Spechta, który wzbogacił się na wydobyciu bursztynów. Ten zaś przejęła rodzina Manteuffelów, która rozbudowała kąpielisko.
I dwa słowa o pustym stawie. Skąd się wzięła taka nazwa, nie wiadomo. Na pewno powstała w 1946 roku i została przez NN urzędnika odcięta od swoich korzeni. Takie rzeczy i obecnie mają miejsce, więc nie ma się czemu dziwić. Pierwsza nazwa jeziora to Heubudasee, czyli Jezioro Stogi. Można spotkać się również z nazwami Große See czy Heidensee. I ta druga nazwa prowadzi do właściwego nazewnictwa, czyli Jeziora Borowego. Czy ma szansę na powrót po latach w polskim wydaniu? To już trudno powiedzieć. Geneza powstania jeziora związana jest z kształtowaniem się koryta Wisły, co miało miejsce od X do XII wieku. Jego maksymalna głębokość to 3,5 metra i według miejskich legend znajdują się tam artefakty z II wojny światowej. Na przełomie XIX i XX wieku Stogi były znane jako wieś wypoczynkowa. W 1910 roku mieszkało tu około 3000 osób. Była tu poczta i telegraf, a w 1911 roku powstała szkoła. Wczasowicze mogli skorzystać z restauracji Reymana, gospody Kroiła lub kawiarni hotelu Albrechta. Ulubionymi lokalami letników była gospoda Krolla, która stała na miejscu obecnego kościoła, leśniczówka zlokalizowana w sąsiedztwie obecnego przedszkola przy ulicy Rozłogi oraz cukiernia i kawiarenka Leśny Domek. Powodzeniem cieszył się kurhaus Heubude nad pustym stawem i restauracja Meyera. Tuż przed I wojną światową turystów dowożono co kwadrans na Stogi statkami spod Zielonej Bramy. Podróż trwała około 25 minut. W 1914 roku z kąpieli na Stogach skorzystało 50 tysięcy osób, zaś w dniu 1 kwietnia tego roku Stogi zostały włączone w granice miasta Gdańska. Wśród obiektów turystycznych z tego czasu należy wymienić hotel kuracyjny Paula Kramera oraz dom Betty. W 1912 roku została zakończona budowa wielkiego zwodzonego mostu Siennickiego, co tylko zwiększyło popularność Stogów. W 1920 roku nad brzegiem morskim wzniesiono nowy zakład kąpielowy. Za pasem wydm zbudowano obszerne hale plażowe mieszczące hotel, restaurację, kawiarnię czy też salę taneczną. Funkcjonował tam również ogród koncertowy. Wbudowano też niewielkie drewniane molo, do którego w sezonie przybijały statki spacerowe. Zlikwidowano wydmę na drodze do morza, tym samym ułatwiając przejście. Strandhalle otoczono lipowym parkiem, a wzdłuż samych wydm wytyczono promenadę ciągnącą się od Wisłoujścia do Górek Zachodnich. Takich spacerów jednak już nie doświadczymy. Po pierwsze to nie ma lipy, a po drugie to na drodze do Wisłoujścia znajdzie się z kilka przeszkód. I jak tak myślę o Stogach z tamtych lat, to przypomina mi się piosenka mistrza Krzysztofa. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam cię. W 1927 roku powstała dwutorowa linia tramwajowa na plażę. Tramwaje zaś rozpoczynały swoją trasę na nieistniejącym już Targu Kaszubskim. Linie obsługiwały nowe tramwaje zbudowane w gdańskiej fabryce wagonów. Danziger Waggonfabrik. W starych tramwajach nie było drzwi zamykanych elektrycznie i często się zdarzało, że jeździły na stogi obwieszone winogronami. W latach 30. Jan Kilarski tak opisywał podróżowanie do Heubud. Co 5 minut kilkuwozowy tramwaj wiedzie ludzi za miasto. U wylotu wyspy Spichrzów elektryczna kolejka przeciska się przez wąskie przejście przy ciemnych, przysadzistych wieżach dawnej obronnej bramy. To charakterystyczne dla tej dzielnicy mleczne konwie i sunie szybko szeroką ulicą Długie Ogrody, dzielnicą robotniczą Dolnego Miasta, poważnego wiekiem, skoro jego kościół pod wezwaniem świętej Barbary pochodzi z wieku XIV. U wylotu ulicy barokowa brama z wieku XVII osamotniała od czasu, gdy zniesiono tu wały. Łuki szyn kierują się ku martwej Wiśle. Przestronna dzielnica willowa, ogrody, kwiaty. Otwiera się widok na składy drzewa, jak okiem sięgnąć wszędzie zwały drzewa.
polskie flisy przywoziły je tutaj ze wszystkich okolic niezmiernego Powiśla. Za nowym mostem ceglasty kompleks warsztatów kolejowych Stoczni Gdańskiej. Dalej przestrzeń otwarta czekająca na zabudowania. Ostatni odcinek drogi z kąpieliskowej osady Hojbudy do morza wiedzie wysokim sosnowym lasem. Gładką szosą mkną samochody, oddzielnym torem suną cykliści, są też odrębne cieniste deptaki dla pieszych. Morze. W latach 20. XX wieku dochodzi również do zmiany architektury na Stogach. Obok chat rybackich zaczynają powstawać ciekawsze domy jedno- i wielorodzinne. Charakterystyczne jest w tym względzie powstanie całych zespołów grupujących domy o określonej dla danego zespołu architekturze. Są to m.in. domy z wysokimi użytkowymi poddaszami na leśnym osiedlu domów dwurodzinnych przy pięknej ulicy Sówki czy też Jodłowej. Pierwsze zło, jakie dotknęło Stogi, weszło tylnymi drzwiami. Podczas gdy rozwijała się stogowska plaża i tereny przyległe, jednocześnie na wartości tracił pusty staw. Jeszcze przed II wojną światową wykupiono tereny hotelu kuracyjnego, gdzie powstała fabryka pasmanteryjna. Tyle miejsca na Stogach, a wybrano najpiękniejsze miejsce. Po II wojnie światowej przekazano upaństwowionej firmie dawne obszary kompleksu zdrojowego. Fabryka zbudowała w 1954 roku przedszkole przy ulicy Rozłogi, a także niewielkie kino, które nazwano Włókniarz. W 1972 roku firma zmieniła nazwę na Pasanil. Obecnie fabryka jest prywatna, zaś część działek około 2015 roku zostało sprzedanych pod budowę supermarketu. Działania wojenne dosyć mocno wpłynęły na Stogi, zwłaszcza naloty sowieckie z czerwca 1945 roku. Bombardowanie miało na celu zniszczenie niemieckiej kolumny amunicyjnej i ewakuującej się z Gdańska na brzeg morski zmilitaryzowanej zawodowej straży pożarnej. Do ataku doszło na skrzyżowaniu ulicy Stryjewskiego i ulicy Sówki, a w bombardowaniu została zniszczona duża część dzielnicy. Straty sięgały 80% zabudowań. Sprzęt wojskowy w tutejszym lesie jeszcze można było odnaleźć długo po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 roku również został zniszczony doszczętnie kościół ewangelicki. W 1950 jednak na miejscu rozebranej gospody zbudowano nowy kościół. Czasy powojenne dla Stogów nie były zbyt kolorowe, czego doświadczamy po dzień dzisiejszy. Pomijanie tej dzielnicy przez urzędników łącznie z rozwojem infrastruktury przemysłowej nie może przynieść nic dobrego. Kąpielisko Stogi po II wojnie światowej zaczęło podupadać, tak jak i cała dzielnica. Zamiast rozwijania Stogów według modelu z czasów przedwojennych, od lat 60. rozpoczęto rozbudowę dzielnicy na sposób komunistyczny. Za wygląd osiedla odpowiedzialny był wtedy inżynier Jerzy Poklewski. W kronice parafii świętej rodziny na Stogach można było przeczytać, że w domkach tymczasowych, tzw. interwencyjnych, umieszcza się ludzi wysiedlonych z innych dzielnic Gdańska, którzy niszczyli mieszkania w nowym budownictwie, innych z powodu urządzanych burs sąsiedzkich czy też alkoholików. Wraz z napływem nowej ludności zniknął spokój i bezpieczeństwo w dzielnicy. Odtąd Stogi przez długi czas były w czołówce dzielnic, w których rozwijała się przestępczość i alkoholizm. Obecnie sytuacja na Stogach nie różni się już raczej od innych dzielnic Gdańska, za wyjątkiem jednej rzeczy. Walorów przyrodniczych i krajobrazowych nie dostrzega się przy planach rozwoju miasta. I być może gdyby po wojnie ktoś postanowił zadbać o tę dzielnicę, to Agnieszka Osiecka, mówiąc miasto skrojone na ludzką skalę, nie miałaby na myśli Sopotu, a właśnie Stogi. I to by było na tyle. Dziękuję, że wytrwałeś ze mną te 20 minut. Na koniec jeszcze raz namawiam do subskrypcji tego kanału i polubienia tego filmu. Do widzenia.